Witam w kolejnym filmiku. Zabrałam się za ponowne testy, między innymi tych próbek. Są to próbki z sopeskiego stylu i są to dwa zapachy amouage. I jest to zapach, nie wiem czy wymawiać nazwę, bo ja oczywiście jestem średnio anglojęzyczna, więc jeszcze przekręcę i będzie ta wymowa tego innego słowa. Generalnie słowo plaża i hat. Oznaczone jako męskie, w tym momencie jest tylko ta wersja w sopolskim stylu. Natomiast ja bym tego zapachu nie kierowała na skórę męską. Nawet nie wiem, czy nie bardziej bym kierowała na skórę damską. Ewentualnie unisex, ale bardziej jednak ja osobiście na skórę damską. Oraz jeszcze Honor, chyba tak to się wymawia, 43 ekstrakt, to jest oznaczenie już jako damski zapach i zapach jest zdecydowanie damski. Także te dwa zapachy sobie odświeżam, sprawdzam. Jakie wrażenie? Czy któryś nadałby się dla mnie tak całościowo? Czy któryś czułabym się dobrze i skończyłoby się flakonem? Zdecydowanie dużo bliżej mi z tym właśnie BHAT. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o ten Honor czy Honor 43, to jest taki zapach, który mógłby się spodobać miłośnikom klasycznego, już w sumie tego... Tam pewnie już jakieś zmiany zachodziły, ale powiedzmy klasycznego Pleasures Estée Lauder, czyli takie kwiaty dosyć chłodne, dystansujące, dosyć głębokie, połączenie jaśminu z konwalią, widziałam w nutach, więc daje taki efekt stylu właśnie tego Pleasures, ale jest to, że tak powiem, skontrastowane różnymi innymi kwestiami. Dołączają kwiaty białe, słodsze, takie bardziej kremowe, trochę tropikalne, tuberozę z gardenią. I to już, że tak powiem, skręca już taką stronę, że tak powiem, mniej moją. Jeszcze takie klimaty pleasures jak najbardziej. Takie chłodne, dosyć goryczkowe, wytrawne kwiaty. Już takie kwiaty w stronę gardenii, jakieś takie, może nie kokosowości, ale tropikalności już mniej. I jest to właśnie tak naprawdę przełamane tym między innymi, ale otwarcie jest takim trochę niuansem rabarbaru, chociaż on jest taki trochę z dodatkami, trochę w stronę taką może słodszą. Ja wolę jednak bardziej wytrawny. Bardziej taki surowy, bardziej taki i chrupki, i cierpki, i świeży, i przestrzenny rabarbar. Na przykład taki jak w ujęciu właśnie Winfancia w moim zapachu, czy też Winfancia Verde Framboise. Także dosyć taki bardziej różowo, kobieco, nieinfantylny, tak raczej wytrawnie i głęboko. I to jeżeli chodzi o otwarcie tego Honor 43, ale w ogóle... To, co jakby jest w tle tych kwiatów, to generalnie takie dosyć, muszę się wyzbyć tego słowa generalnie, takie surowe tło, drzewne, trochę tam widziałam, jest też skóra, znaczy powiem tak, takie ostrzejsze tło, nie do końca dla mnie, nie do końca, że dla mnie też ta tuberoza z gardenią, ten niuans otwarcie z rabarbarem, dosyć. Klimat Pleasures ogólnie o tyle ciekawe, że to jest taki wręcz eliksir z tego klimatu. Ktoś lubi takie klimaty, to na pewno w tym zapachu niszowym się odnajdzie. Natomiast przechodzę szybko do zapachu BHAT Amouage, dlatego że ten zapach bardzo mi się podoba. Jest w ogóle bardzo ekspansywny. Jest taki wręcz wiercający się w nos. Bardzo zmienny, dużo różnych zmian. Często ludzie aktualnie narzekają, że zapach jest zbyt jednoliniowy, że nie do końca obserwujemy te wszelkie zmiany, że tego nam brakuje, tej zmienności, tej trochę może i nieprzewidywalności, tych właśnie ewolucji w zapachu. I te ewolucje zdecydowanie zauważam w tym zapachu. No dobrze, przyjmijmy Beach Hat. Miejmy nadzieję, że nie przekręciłam wymowy i nie jest to, nie przyszło to w stronę wulgarnego słowa. Ten zapach, i to z tym oznaczeniem w tym flakonie męskim, ale tak jak mówię, jest to unisex, a bardziej nawet skręcający w damską stronę. Przede wszystkim zapach ma pięknie wkomponowaną miętę na początku. Taki trochę efekt mięty z drewnem, takiego drewna miętowego. Rzadki motyw, bo tak naprawdę czułam go tylko może w Piver Epis, wbrew nazwie, która sugeruje bardziej jakieś przeprawy, korzenności itd. Ta mięta jest bardzo ładna i jest bardzo taka urokliwa i jest tak naprawdę niepodobna do różnych innych miętowych zapachów. Bo to nie idzie ani w stronę taką mocno zieloną, botaniczną, ani w stronę jakąś taką ostrą, ani w stronę jakąś mocno ziołową, ani w stronę jakąś taką stylu jakichś gum miętowych, nie. To też jakby, czy w pas do zębów, to w ogóle nie idzie w taką stronę. To jest taka wyważona, ale jednocześnie dosyć roślinna miętowość.
Natomiast w pewnym momencie, oprócz tego kwestii właśnie mięty z drewnem, pojawiają się też troszeczkę inne, takie może surowsze aspekty zielone, galbanum, bluszcz, i ten aspekt bluszczowy faktycznie jest zauważony, bardziej bluszczowy niż ten galbanowy. Galbaność może taka trochę ostrość, surowość, jednocześnie są te właśnie drewna, drewno, mięta, zieleń. Pojawia się też taki efekt na początku, a później on znika, później on wraca takiej optymistyczności, takiej wakacyjności, takiej słoneczności, kwiat pomarańczy w bardzo ładnym, takim zaznaczającym się, znikającym, później powracającym ujęciu. Dodatkowo, naprawdę w pewnym momencie bardzo, później trochę może mniej, później to wraca, pojawia się mocno zauważalny aspekt mirry. I ta mirra później z tymi drewnami daje taki ostry aspekt, nieco może niekorzenny, ale taki trochę w cudzysłowie cynamonowo-pylisty. Jest też troszeczkę patchouli, w ogóle bardzo ciekawy zapach, bardzo dużo zmian. Te składniki łączą się ze sobą, dając co chwilę inne ujęcie, inny aspekt. I ciekawe jest to, że tak naprawdę, jak sprawdzałam ten zapach, to byłam zdumiona, jak różne niuanse się pojawiają, ale przede wszystkim też byłam potem zdumiona tym, że jak już przyjrzałam się nutom, to faktycznie i ta mięta, i ten kwiat pomarańczy, i ten blusz, i to galbanum, i ta mirra, i te drewna, to wszystko jest praktycznie wyczuwalne. W mniejszym bądź większym stopniu. Mocniej się zaznacza, znika, wraca. Bardzo ciekawe, taki kołowrotek różnych kwestii. Zdecydowanie w takim klimacie drzewno, bym powiedziała, optymistycznie letnim. Zapach, który z czasem może jest trochę bardziej taki wiercająco się pylisty, ale wydaje mi się, że to też wszystko zależy od aury pogodowej, od sposobu aplikacji, od ilości itd. Ja testuję w zgięciu łokcia, które bardzo dużo pokazuje, które bardzo szybko pokazuje różne zmiany. Z racji takiego właśnie ciepłego miejsca, dużo cieplejszego na przykład niż nadgarstek i przedramię. I to miejsce bardzo szybko ukazuje ogrom różnych zmian, ogrom różnych niuansów, nawet różnych takich kwestii, które nam mogą nie pasować, ale właśnie, że tak powiem, sporą prawdę ukaże. Ale też to zgięcie łokcia tak naprawdę czasami pozwoli nam pokazać właśnie wszystko dużo szybciej, ale też właśnie takie rozgrzanie tego miejsca potrafi nam pokazać, jak ten zapach zachowa się też w aurze mocno ciepłej, jakiejś takiej właśnie słonecznej i tak dalej. Zapach jest słoneczny, zapach jest wakacyjny, optymistyczny, letni. Jest intrygujący, ma też coś takiego w sobie nurtującego, drapiącego, trochę może szorstkiego. Jeszcze sobie spauzuję, jeszcze sobie chwilkę poobserwuję. Posprawdzałam i teraz tak naprawdę mogę powiedzieć, że ten Honor czy Honor 43 po czasie, on się zrobił taki bardziej kremowy. I taki w stronę kremowości biały kwiatów, bardziej ta gardenia tuberoza, nawet może bardziej gardenia. Generalnie taka spora dawka kremowości, już jakby ta ostrość tych ostrzejszych składników bazy trochę sobie gdzieś uleciała. Natomiast ostrości takiej wiercającej, trochę pylistej, trochę korzennej, trochę drzewnej i takiej już bym bardziej powiedziała skręcającej w męską stronę brał ten Beach Hut, jeżeli dobrze wymawiam. I powiem szczerze, tutaj już mnie skłania do tego, że to nie do końca byłby zapach dla mnie, bo jakby już po jakimś czasie mocny aspekt taki zbyt surowo drzewno-męski ukazał. Natomiast to otwarcie i to ta faza dłuższa, początkowa, bardziej mi na skórę damską. Także taki dosyć specyficzny zapach, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ogrom intrygujących i tak komponujących się ze sobą składników, może tak naprawdę totalnie inaczej to ułożyć na skórze męskiej. Sprawdzimy. Dam ten zapach darkowy, że jest posprawdzę, bo jestem ciekawa. Może tak naprawdę na nim będzie po prostu ta kwestia taka surowsza, taka właśnie bardziej w stronę męską. A te aspekty, które mnie tak ujmowały na skórze damskiej, może się w ogóle nie ujawnią. Bo jeżeli się ujawnią, to właśnie taki trochę zapach, nie wiadomo jak to potraktować, bo jakby dłuższa faza damska, później bardziej już nie nadająca na skórę damską. Ale tak jak mówię, ja jeszcze ten zapach posprawdzam na sobie też inaczej, na przykład na włosach. Dlatego, że może ta aura surowsza się nie ukaże, może więcej będzie tych innych rzeczy. Właśnie mi się podoba ta mięta, to mięta drewno, ta mirra też, ten kwiat pomarańczy, ale już jak to idzie taką zbyt taką surową, szorstką, drzewno-korzenną kwestię, to już trochę mniej. Także tak sobie ponawiam i wracam do tych różnych zapachów amouage. Ponawiam, sprawdzam ponownie, sprawdzam też w innych aurach, dlatego że tej marce no, nie można odmówić tak naprawdę i jakości, i wyrazistości, i takiej dobrej roboty,
i takich bogatych, tak naprawdę, że tak powiem, wielomotywowych, z takim potencjałem zapachu, w sensie można się spodziewać czegoś innego, bo tak naprawdę to nawet te moje wskazania do tego miętowego drewna, tak naprawdę nic nie zmieniają w tym, że ten beach, jeśli dobrze mówiłam, hut jest bardzo unikalnym, bardzo intrygującym zapachem. I pokazuje właśnie, że marka Moash chce zaproponować coś, co nie będzie powielało. I dobrze. Bo ile może być już kolejnych zapachów stylu, nie wiem, Herby Pury Kirke, w stylu Baccaratu, w stylu Aventusa. Po prostu tego wszystkiego jest za dużo i nie bardzo rozumiem, po co się inne marki niszowe o to, że tak powiem, pokuszają, jak dobrze, jeżeli dobrze tutaj słowa użyłam, jeżeli nie stworzyłam neologizmu, żartuję. Natomiast jakby ja wolę coś, co nie będzie się już z niczym kojarzyło. Ten Ono 43 trochę się kojarzy z tym Pleasures, trochę się kojarzy z jakimiś kremowymi, białymi kwiatami, ale ma te zmiany, przez co jest bardziej intrygujące, chociaż niekoniecznie dla mnie. Natomiast jest to na pewno bogaty, szlachetny i taki wartościowy w takim sensie takiego bogactwa, taki zapach po prostu, który nie będzie takim zapachem po prostu, który się pojawi i zniknie i nie wiem, nic sobą nie zaprezentuje. Jakby to jest właśnie może i ta siła tych zapachów amouage, że jeszcze potrafią pokazać różne zmiany, jeszcze potrafią zaoferować coś innego i jeszcze tak naprawdę potrafią pokazać, nawet jeżeli w kategorii czegoś takiego już po prostu obecnego często, taką może nie tyle gęstość, co właśnie siłę, taką właśnie tą parametrowość i taką zawartość, o, zawartość tego wszystkiego. No dobrze, skończmy na razie. Będę wracała do różnych innych zapachów amouage. W ogóle w marce amouage jest bardzo dużo różnych takich korzenności, pylistości i to czasami mi pasuje, czasami nie. Zależy właśnie w jakich zapachach. Tutaj w tym Beach Hut życzyłabym sobie, żeby może tego było mniej. Mi się ten aspekt bardziej mirrowy podobał, jak to poszło w taką bardziej mirrową, bardzo taką wiercającą się korzenno-drzewną stronę, to już może mniej, co nie zmienia faktu, że to jest bardzo dobra aura, dobry fragment, tylko po prostu już może niekoniecznie na moją skórę. Także zapraszam serdecznie, przypominam, że na moim kanale jest seria już dawno temu założona i realizowana, poświęcona marce Amouage. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Seria poświęcona marce Amouage była drugą serią na moim kanale poświęconą marce. Pierwszą marką, której poświęciłam serię, była oczywiście marka, której mam ogromny sentyment, marka L'Artisan. Natomiast drugą właśnie była marka Amouage, ponieważ oferowała właśnie jakość zapachu, że wiedziałam, że zapach, choćby miał wysoką cenę, że, nie, że będzie to zaprezentowanie czegoś właśnie takiego z zawartością, jakościowego, z parametrami, z pomysłem, z jakąś tam innością, mniejszym bądź większym stopniu. Także liczyłam zawsze, że to będzie coś i że to będą zmiany, że to będzie zawartość i że to nie będzie ulotne, ale to będzie miało właśnie dobre parametry, nośność, trwałość, wszystko tak naprawdę.